Mamy tu ładne podgardle, wycięte z połówki, ze skórą i z gruczołem, który będziemy teraz wycinać. Pokażę, jak to się robi, żeby podgardle było czyste. Nie za głęboko, żeby mięsa nie wyrzucać. Starajmy się nie za głęboko. To jest tak zwany gruczoł załuszny, który no, według mnie powinien być do konfiskaty. Tu jeszcze możemy sobie dokładniej to obrobić. Tak mniej więcej wygląda podgardle obrobione. Jeszcze trzeba to krwawe, ja to używam do kaszanki. Podgardle idzie do wędzenia, więc krwawego mięsa nie może być. Jeszcze kawałek krwawego, chude to sobie zostawimy, bo chude jest dobre. Możemy tu tylko wyrównać. Teraz sobie wyrównamy. Tu wyrównamy. O i w tej postaci podgardle pójdzie do wędzenia. Dziękuję.